Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak, w kolejnym odcinku serii Największe Górskie Tragedie. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o życiu i śmierci Józefa Oppenheima, a więc Naczelnika TOPR. Jest to naprawdę postać niezwykła. Aby poznać dokładnie życie Józefa Oppenheima, porozmawiałem z Wojtkiem Szatkowskim, pracownikiem Muzeum Tatrzańskiego, który napisał książkę Józef Oppenheim, Przyjaciel Tatr i Ludzi. I Wojtek, aby napisać tą książkę, naprawdę przeczytał chyba wszystko na temat Józefa Oppenheima, Przejrzał wszystkie publikacje, archiwa i dokumenty IPN-u, i tak oto powstała ta książka. I my w dzisiejszym materiale tylko pokrótce omówimy sobie początkowe lata życia Józefa Oppenheima, to jak trafił pod Tatry, jak zaczęła się jego przygoda z Toprem i z ratownictwem górskim, a więcej możecie dowiedzieć się z tej książki. Jest to nie, nie tylko skarbnica wiedzy na temat naczelnika, ale także na temat całego środowiska górskiego lat 20. i 30. XX wieku, a więc z tego okresu międzywojennego pojawiają się tu naprawdę. Wybitne postacie takie jak Mariusz Zaruski A także Witkacy, Szymanowski czy Malczewski Także zapraszam Was do lektury I myślę, że jest to pozycja podobna do W stronę pysznej Także jeśli tamta książka Wam się spodobała To myślę, że ta również Wam się spodoba I dzisiejszy materiał będzie trochę inny niż poprzednie Bo zobaczycie w nim także wypowiedzi Wojtka Szatkowskiego Na temat życia Józefa Oppenheima Zapraszam Was do materiału Rozdział pierwszy. Zabory. Zapewne wiele osób kojarzących Józefa Oppenheima jako naszelnika Topru zaskoczonych będzie informacją, że pochodził on z Warszawy. Urodził się pod koniec XIX wieku w rodzinie żydowskiej, która od dziesiątek lat zajmowała się handlem drewnem. U bystrego chłopaka od najmłodszych lat... Dostrzec można było miłość do sportu, był sprawny, zawzięty i pełen wigoru. Rozpierała go energia. Jeździł konno, a także brał udział w wyścigach łyżwiarskich. Bardziej niż handel interesowała go jednak walka z zaborcami i już w wieku 16 lat w 1903 roku dołączył do partii robotniczej trzeciego proletariatu, zajmującej się głównie walkami z władzami carskimi. Kilka lat później, podczas manifestacji na Placu Zbawiciela, Oppenheim został raniony szablą kozacką. Pamiątką po tym wydarzeniu była blizna widniejąca na jego twarzy do końca życia. Józef za swoją działalność konspiracyjną niejednokrotnie bywał aresztowany przez rosyjskie władze i co ciekawe, podczas jednej z takich odsiadek Uciekł z więzienia przez okno, zjeżdżając na powiązanych prześcieradłach z trzeciego piętra. Po tym wydarzeniu jasne było, że nie może dłużej zostać w Warszawie. Początkowo znalazł się na studiach we Francji, następnie trafił do Niemiec, by ostatecznie powrócić do swoich rodaków we Lwowie. Pomimo planów ukończenia studiów, realia dorosłego życia i konieczność znalezienia źródła utrzymania pokrzyżowały mu plany. Początkowo pracował jako scenograf sądowy w Krakowie. Później jako bibliotekarz. W wieku 23 lat, wraz z członkami Akademickiego Związku Sportowego, udał się na wycieczkę do Zakopanego, które bardzo oczarowało go swoim klimatem, a serce skradły mu przede wszystkim tatry. Majestatyczne góry, wznoszące się nad niewielkim miasteczkiem, przyciągały swoim urokiem i niedostępnością. Młodzieniec miał wiele szczęścia, gdyż szybko okazało się, że AZS poszukuje kierownika, który zajmie się domem turystycznym na Łukaszówkach. Józef poświęcił więc swoje zamiary studiowania i poprowadził to nieistniejące już obecnie schronisko w okresie między 1910 a 1911 rokiem. Nie była to może praca marzeń, ale miała wielką zaletę: pozwalała spędzać czas w miejscu, które pokochał. W tym czasie nawiązał wiele interesujących znajomości, gdyż jego gośćmi byli zarówno narciarze, turyści, jak i wspinacze. Wszystkie te aktywności znajdowały się w kręgu zainteresowań młodego chłopaka, a zapał i energia, jaką emanował, sprawiała, że szybko rozwijał swoje umiejętności. Obcio, jak go nazywano, miał możliwość uczenia się od prawdziwej legendy, Mariusza Zaruskiego, pełniącego wówczas funkcję naczelnika Topr. Miłośnicy gór, do których należał także Józef, spędzali długie zimy na wycieczkach narciarskich nazywanych wyrypami. Otwartość, miłość do gór i towarzyskość sprawiła, że z czasem Oppenheim stawał się coraz bardziej popularną personą u podnóża Tatr. Zaskarbiając sobie sympatię górali, wiernym towarzyszem jego wędrówek był potężny owczarek wabiący się baca. Stanowił on swoisty symbol miłości Józefa do zwierząt, w których często widział swoich przyjaciół i zawsze darzył szacunkiem. Innym towarzyszem obcia w górskich wędrówkach był aparat fotograficzny, za pomocą którego utrwalał wytrwale otaczającego piękno. Do dziś podziwiać możemy przedwojenne kadry tatr, uchwycone okiem Józefa. Rozdział drugi: ratownictwo. Rozwój miłości do gór oraz pasji taternickiej doprowadził Józefa w 1912 roku do Topru. Sam ulegając w górach wypadkom, wiedział, jak ważne dla ludzkiego życia zadania wykonują członkowie tej organizacji. Swoje ślubowanie w tym młodym, bo zaledwie trzyletnim stowarzyszeniu złożył 15 sierpnia 1912 roku i wydarzenie to okazało się kluczowe w dalszym życiu 25-latka. W tamtym czasie organizacja o nazwie TOPR złożona była głównie z okolicznych góralskich przewodników, a jej liczebność nie przekraczała 20 osób. Od dnia przystąpienia do pogotowia do momentu wybuchu I wojny światowej Oppenheim wziął udział w wielu akcjach ratunkowych. Jak tragedie związane ze zejściami lawin, poszukiwania zaginionych turystów czy wypadki taternickie, akcjami tymi w większości przewodził sam naczelnik Mariusz Zaruski, który do swoich obowiązków podchodził niezwykle skrupulatnie i ofiarnie. Już wtedy wśród mieszkańców Podhala to cieszył się wielkim szacunkiem i zaufaniem a wyprawy ratunkowe takie jak na przykład po kompozytora Mieczysława Karłowicza lub poszukiwania Ernesta Wejsa były szeroko komentowane i opisywane w prasie. Nadszedł rok 1914, po pięknej i owocnie spędzonej na wypadach narciarskich zimie nadeszło skwarne lato, a wraz z nim wybuchła wojna. To właśnie to wydarzenie sprawiło, że 27-latek pochodzący z Warszawy nagle z roli jednego z ratowników został mianowany naczelnikiem topru. Dlaczego tak się stało? Mariusz Zaruski wyruszył walczyć o Polskę, o wolność po prostu i zniknął z Zakopanego na 4 lata i wtedy właśnie Zaruski postanowił przekazać kierownictwo pogotowia osobie, która według niego była do tego najlepsza i Ponieważ z Zakopanem został tak naprawdę tylko Oppenheim, bo wszyscy prawie ratownicy pogotowia, zarówno górale jak i taternicy poszli na wojnę, a Oppenheim tę wojnę miał gdzieś po prostu, powiedzmy sobie szczerze, no to Zaruski wybrał właśnie jego. Rozmawiałem kiedyś o tym z Witoldem Paryskim i on właśnie powiedział, że no za bardzo Zaruski nie miał wyjścia. Ale z drugiej strony trzeba przyznać, że Zaruski wiedział o pewnych cechach charakteru Oppenheima które na pewno na te funkcje go predystynowały. Nadawał się po prostu do tego, czyli rzetelność, oddanie pogotowiu, no bo on szedł w te trudne wyprawy i brał w nich udział. Wziął udział w sumie ponad 68, około 70 wyprawach pogotowia ratunkowego TOP. Był absolutnym rekordzistą w tamtym czasie. Znał się na tym, gdzie można kogo szukać i dlaczego te osoby w tych miejscach giną. No i to rzeczywiście zaowocowało tym, że pogotowie topr zostało przekazane jemu. Mimo szalejącej wokół wojny cały ten niebezpieczny okres Józefowi udało się spędzić w Tatrach, gdzie wypełniał powierzone mu zadania. Ze względu na zmagania wojenne oczywiście turystyka zamarła i przez ten czteroletni czas Tor miał naprawdę niewiele pracy. Wyruszano na zaledwie kilka akcji ratunkowych. Warto zaznaczyć, że wówczas głównym źródłem utrzymania Oppenheima były organizowane przez niego kursy narciarstwa. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zakopane z każdym rokiem zyskiwało na sławie i renomie najlepszego miejsca do wypoczynku zarówno latem, jak i zimą. Wciąż rosnącą sławą cieszyły się wybudowane tam hotele, wille, jak i uzdrowiska przyciągające swymi walorami leczniczymi. U podnóża najwyższych gór w kraju gościła śmietanka towarzyska i artystyczna, a także elita polityczna. Wielką popularność regionu miasto zawdzięczało m.in. takim inicjatywom, jak działania Karola Stryjeńskiego, architekta, który został dyrektorem Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. Pod tatrami prężnie rozwijał się także sport. W latach dwudziestych m.in. została wybudowana Skocznia, słynna Krokiew i dynamicznie rozwijało się także środowisko artystyczne, którego główną osobowość stanowił znany artysta Witkacy. Jednak o tym najlepiej opowie Wojciech Szatkowski. Zakopane tamtych czasów, czyli zakopane okresu międzywojennego, to jak pisał Rafał Malczewski, to był pępek świata, czyli takie jakby miejsce wyjątkowe. Ja uważam, że tak było, to znaczy... To wynikało, ten, ta magia tego Zakopanego, ten mit, który wtedy powstał, a właściwie powstał nawet wcześniej, bo w czasach doktora Tytusa Obińskiego i Stanisława Witkiewicza, to było przywiązanie polskiej inteligencji do Tatr. Przecież w Zakopanem bywał Józef Piłsudski, bywał Padarewski, bywał wcześniej Mieczysław Karłowicz, ludzie polskiej kultury, politycy, jakbyśmy dzisiaj nazwali ludzie biznesu. I to miejsce naprawdę żyło kulturą wysoką, kulturą elit II Rzeczypospolitej, które tu przyjeżdżały. Ale też na miejscu była grupa artystów, którzy byli artystami z najwyższej półki. To byli ludzie związani z polską kulturą, którzy, którzy tworzyli polską kulturę, ale to wyszło poza Polskę, stając się elementem kultury światowej. Takimi ludźmi byli chociażby człowiek nieprawdopodobnej kultury, pięknego języka, który ja nawet jak łyżeczką słodził kawę. To, to widać było, że to najwyższa kultura. Karol Szymanowski po prostu. Człowiek... Karol Zatmy, prawda? Muzyk. Stanisław Ignacy Witkiewicz, czyli Witkacy. Właściciel firmy portretowej, autor dramatów i człowiek, który no, był takim, jak to się mówiło, demonem Zakopanego, ale takim demonem w sensie pozytywnym, bo dla ludzi, których znał był świetnym facetem. Był Rafał Malczewski tutaj na miejscu, przyjeżdżali tu wszyscy pisarze polscy, nobliści, ludzie związani z nauką, no i oczywiście elity rządzące. No i to powodowało, że Zakopane było takim tyglem, w którym cały czas ta atmosfera była podgrzewana. Dodatkowo Zakopane było pięknym wtedy miejscem, bo pamiętajmy, że było kurortem, uzdrowiskiem równym Dawos, Szamonii, Cermat i innym ośrodkom europejskim miało kolej linową na Kasprowy Wierch, kolejkę na Gubałówkę, bardzo dobre połączenie kolejowe, ta słynna lux torpedo no to przecież to był pociąg marzenie, każdy chciał się takim pociągiem przejechać. No i Zakopane było, oczywiście miało swoje wady, bo to nie jest tak, że to było idealne miejsce, ale jednak dla tych ludzi było tym pępkiem świata. I w tym świecie jakby... Józef Oppenheim oczywiście nie był taką postacią na miarę powiedzmy sobie Witkacego czy Szymanowskiego, których pewnie spotykał na ulicy. Może nawet się cześć, cześć przywitali albo jakoś podobnie. W każdym razie on był raczej związany ze środowiskiem ludzi gór, ale był w Zakopanem osobą naprawdę, wiecie Państwo, ja przeczytałem tych relacji o Oppenheimie, no ile się dało, ile zostało zachowanych. I tam nikt złego słowa o tym człowieku nie powiedział. Po prostu on był bystry, inteligentny i te niebieskie oczy rzucały bystre spojrzenia na świat. I tacy ludzie szarmancy, którzy nie wydają skrajnych ocen, a są z drugiej strony tacy właśnie do rany przyłóż, no są lubiani. I tak było z Oppenheimem. On się dosyć dobrze znał na przykład z Kornelem Makuszyńskim. Kiedyś zorganizowano taki raut ku czci Kornela, znanego pisarza i słonecznego pana, i tam Oppenheim jest wśród tych ludzi. Były zebrania towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego i ludzi związanych z Muzeum Tatrzańskim, i rzeczywiście Oppenheim też brał udział w tych spotkaniach. Znał dobrze dyrektora muzeum Juliusza Zborowskiego-Bacy, albo Samuela, jak go nazywano Zborowskiego. Znał ludzi kultury, którzy tu na miejscu bywali, znał ludzi związanych z polityką, na najbardziej znał ludzi gór, prawda? I w tym środowisku był osobą, personą bardzo uznawaną po prostu. I to było też fajne, że jak ktoś przyjeżdżał do zakopanego z tych dawnych znajomych, to on no, pamiętał o tych ludziach po prostu. On się z nimi witał, doradzał, podpowiadał i szeroko wyciągnięta prawa ręka obcia była wyciągnięta w stronę tych właśnie ludzi. No więc to był rzeczywiście tak, jak nazwałem tę książkę, bo tak jest jej tytuł: Przyjaciel, teatry ludzi. Nie wiadomo, co było ważniejsze: czy ludzie, czy teatry. No, taki tytuł dałem. W każdym razie, yy, chyba jednak ludzie, bo bez, bez tych ludzi, góry byłyby by tylko kupą kamieni. A tak dla Oppenheima jednak przebywanie z tymi przyjaciółmi w górach było czymś niesłanie ważnym. No a wśród tych przyjaciół byli ludzie wybitni, no bo kartograf Tadeusz Zwoliński, jego brat. I badacz jaski y, Stefan Zwoliński. Bracia Aleksander i Kazimierz Szilowie. No to byli super goście z Warszawy, którzy zakochani byli w Tatrach. No i ponieważ działali w klubie SNPTT razem z Oppenheimem, bo to był ich klub, no to y, bardzo się przyjaźnili i często w górach bywali ze sobą. Henryk Bednarski, dziadek. Stanisław Zdyb. Leon Loria, Józef Lesiecki, Zdzisław Rittershild, Tadeusz e, Tate Kaleński, Gustaw Tate Kaleński. E, no i mnóstwo innych ludzi pokazuje gamę barw. No bo życie Oppenheima było wypełnione po brzegi tymi przyjaciółmi. No i lubiły go też kobiety, bo był szarmancki, bo był taki. no Wygląda na to, że był wyjątkowy po prostu w kontaktach z ludźmi. I to powodowało, że takich ludzi się lubi po prostu. No i y, Oppenheim, tak jak mówię, nie dążył za wszelką cenę do bycia na jakimś świeczniku zakopiańskim, ale był osobą uznaną na pewno. Dużą rolę w zakopiańskim życiu Oppenheima odgrywały kobiety, które często towarzyszyły mu podczas pieszych wędrówek, a szarm, szyk i inteligencja Józefa sprawiały, że chętnie spędzały z nim czas. Oczywiście w związku z tym złamał wiele damskich serc, bo nie jedna dziewczyna mocno zadłużyła się w obciu. Lecz on był mężczyzną stałym w uczuciach i z wzajemnością zakochał się tylko w jednej z nich, Wandzie Gentil-Tippenhauer, kobiecie, która była przy nim także w ostatnich chwilach jego życia. Wanda urodziła się na Haiti, no to więc Morze Karaibskie. To był 13 stycznia 1899 roku. E, przyszła na świat. Od małego była wychowywana w takim luksusie, bo jej tata był po prostu bardzo zamożnym człowiekiem. Był inżynierem, który zajmował się budową kolejki w Port-au-Prince na Haiti. No i zdał sobie oczywiście szybko sprawę, że jego córka powinna się wykształcić nie na Haiti, ale na przykład gdzieś w Europie. Dlatego Wanda wyjechała do Francji, tam się uczyła. Potem zaczęła się uczyć rysunku i techniki malarskiej u wielu różnych mistrzów. No i w latach 20. około 1925, może 28 roku trafiła do Zakopanego. I tak samo jak w przypadku Józefa Oppenheima, to życie wywróciło jej życie dotychczasowe do góry nogami. To znaczy to malarstwo odeszło w cień. Studia i różnego rodzaju rozwój, taki malarski, też odszedł w cień. Liczył się Oppenheim, tatry, narty, przyjaciele. No to było takie życie pełną gębą i oni się bardzo zaprzyjaźnili ze sobą. Na no w pewnym momencie Wanda została żoną Oppenheima. To był okres w czasie wojny albo tuż zaraz po wojnie. W każdym razie ona była żoną obcia, co udało się ustalić z dokumentów IPN-u krakowskiego. Obraz Józefa Oppenheima, jaki wyłania się z tej opowieści, pozwala nam sądzić, że ten serdeczny, pomocny człowiek, poświęcający swe życie, aby ratować innych, nie miał żadnych wrogów i ludzi, którzy mogliby mu źle życzyć. Lata 30. XX wieku spędził w Zakopanem, wyruszając na dziesiątki wypraw ratunkowych, a w wolnym czasie jeździł na nartach, poświęcał czas przyjaciołom i pasji fotograficznej. Zatem trudny do zrozumienia jest fakt, że ten niezwykły człowiek nagle stracił uznanie i szacunek u ludzi, z którymi kiedyś wyruszał ramię w ramię na akcje ratunkowe. Problemy w życiu naczelnika, podobnie jak u większości Polaków, rozpoczęły się wraz z wybuchem II wojny światowej. Dowiedzmy się zatem, jak zmieniło się wówczas życie Józefa Oppenheima. No, w czasie II wojny światowej Oppenheim opuścił zakopane 1 września 1939 roku z Rudą razem. Trafili do Krakowa, do profesora Getla, potem do Warszawy, a ponieważ część uchodźców oddaliła się na wschód, Oppenheim z Rudą też się znaleźli wśród nich, a następnie trafili do Eugenii Aleksejewskiej. To była taka przyjaciółka z lat zakopiańskich Oppenheima i Rudej. No, u niej chwilę się przezimowali, a potem trafili do takiej małej miejscowości Maniewicze, to na Wołyniu. No, i tam Oppenheim pracował po prostu fizycznie, a Wanda zajmowała się różnego, różnego rodzaju pracami. No ale w 1942 roku zaczęły się odzywać pomruki nacjonalizmu ukraińskiego. Widać było, że ta atmosfera zaczyna na wolniu gęstnieć. No i zaczęły się pierwsze mordy na Żydach. I wtedy Wanda z obciem postanowili uciekać z Wołynia, bo wiedzieli, że to się dobrze skończyć nie może. I uciekli do generalnego gubernatorstwa przez Zieloną Granicę. Znaleźli się w Warszawie, gdzie Oppenheim ukrywał się przez dwa lata prawie w takiej skrytce w pracowni artystycznej Wandy, w pracowni malarskiej. A potem w sierpniu 1944 roku Obcio z Wandą wzięli udział w Powstaniu Warszawskim. Oppenheim był sanitariuszem, no i w momencie, kiedy Warszawa płonęła, no to wynosił rannych powstańców do wagonów podstawionych przez Niemców, a następnie przedostał się do Pruszkowa i na wiosnę 1945 roku wylądował w Zakopanem. Jemu się wydawało, że jak przetrwał Wołyń, te rzezie ukraińskich nacjonalistów, przetrwał powstanie, no to tu w Zakopanem, które tak kochał, to będzie najbardziej bezpieczne miejsce. No i proszę sobie wyobrazić, jaka to była iluzja. Najpierw konflikt z Korosadowiczem i paryskimi o prowadzenie topru. To była wojna ludzi gór, tak to nazwałem w książce, bo rzeczywiście ludzie gór, no, można by sobie powiedzieć, że to są ludzie nieskazitelni, ludzie przyjacielsko do siebie nastawieni, Serdecznie wobec ludzi. Tymczasem tutaj doszło do wymiany ciosów. No już tak śmiertelnej wymiany ciosów pomiędzy Korosadowiczem a Oppenheimem. To była wymiana ciosów oczywiście w sensie pism, które pisali do Klubu Wysokogórskiego i do Topru, do Sądu Koleżeńskiego. No i niestety ta wojna ludzi gór zaszkodziła pogotowił bardzo. A tak jak powiedziałem, Oppenheim został wyrzucony z pogotowia, został skreślony z listy ratowników. No jakby to jego życie się załamało wtedy zupełnie, no bo człowiek pozostał w wieku 50 kilku lat bez jakichkolwiek środków do życia, bez pieniędzy, bo do niczego się przecież na tym pogotowiu nie dorobił. Wróćmy na chwilę do postaci Korosadowicza. Kim był rywal Oppenheima? Zbigniew urodził się w Krakowie i po ukończeniu studiów przeniósł się do Zakopanego. Swoimi osiągnięciami w latach 30. udowodnił, że znajduje się w czołówce polskich taterników. Do Topru dołączył w 1936 roku. Jak wiemy, kiedy wybuchła II wojna światowa, Obcio opuścił Podhale. Władze niemieckie po zajęciu tego regionu postanowiły zorganizować górskie pogotowie ratunkowe o nazwie Tatra Bergwacht o jego prowadzenie poprosiły właśnie Zbigniewa Korosadowicza. Funkcję naczelnika pełnił on do końca wojny. Niektórzy górale wierni Oppenheimowi mieli wiele do zarzucenia prowadzonej przez Zbigniewa Tatra Bergwacht i tu chodzi m.in. o rozliczenia, jeśli chodzi o podział racji żywnościowych, jakie on dostawał od Niemców i że nie trafiały one po prostu do górali. Latem 1945 roku, a więc już po wojnie, Korosadowicz wraz z innym uznanym taternikiem i ratownikiem topru, Witoldem Henrykiem Paryskim, przedstawił zarzuty odnoszące się do prowadzenia przez Oppenheima pogotowia ratunkowego, czyli chodzi głównie o okres międzywojenny. I zarzutów było bardzo wiele. Dotyczyły one m.in. niejasnej księgowości, pojawiały się zarzuty nieudolności w prowadzeniu akcji ratunkowych. Był także zarzut niedbale prowadzonej administracji oraz zamienienia Toprów w instytucję zarobkową. Afera związana z konfliktem ratowników i naczelników trwała od maja do jesieni 1945 roku i nazwana została Sprawą Oppenheima. Całą sprawą zajmowała się Komisja Weryfikacyjna Toprów Zakopanem. Sąd koleżeński klubu wysokogórskiego uniewinnił Józefa Oppenheima, lecz środowisko jakie zebrał wokół siebie Korasadowicz i Paryski nie byli zadowoleni z tej decyzji i złożyli wniosek na posiedzeniu członków pogotowia w Zakopanem o wykluczeniu Józefa z szeregów Topru. Kampania oskarżeń i oszczerstw zakończyła się powodzeniem i 9 października 1945 roku podpisana została uchwała potwierdzająca fakt skreślenia z listy członków stowarzyszenia 58-letniego Józefa Oppenheima. Konflikt nie zakończył się tego dnia i wciąż przez wiele miesięcy trwały wzajemne oskarżenia. Pokłosiem tej decyzji był fakt, że Józef stracił jedyne w tym czasie źródło utrzymania, a wraz z nim także możliwość uzyskania kartek żywnościowych. Rozpoczął się rok 1946. Mroźna zima i głód towarzyszyły wtedy Oppenheimowi w ostatnich tygodniach jego życia. Rozdział trzeci. Tragiczny koniec. Józefowi na początku 1946 roku udało się znaleźć pracę w groniku, jak nazywana jest część kościeliska. Wciąż jednak mężczyzna mieszkał z Wandą na krzeptówkach i pierwsze dziwne niepokojące zdarzenie miało miejsce 25 stycznia, około godziny 22. Wandę zaskoczyło pukanie do drzwi. Kobieta, nie otwierając, zapytała, kto i do kogo. Nieznajomy głos odpowiedział, że do Oppenheima. Nocuję na groniku, odpowiedziała Wanda zgodnie z prawdą. A gdzie to? Niech pani wyjdzie i zaprowadzi. Kobieta nie była jednak chętna wychodzić w nocy w środku zimy z nieznajomym na zewnątrz. Mimo to obcy nalegał, zapewniając, że był umówiony z Józefem, a ten miał na niego tutaj czekać. Ostrożna żona nie do końca wierzyła tym słowom, więc nieznajomy wpadł na inny pomysł. Niech pani da światło i kartkę, napiszę. Proszę powiedzieć, powtórzę, odpowiedziała. Kiedy to sekret? Odparł męski głos. Poirytowana Wanda miała już dość tych gierek i zamknęła wewnętrzne drzwi, a chwilę później usłyszała na zewnątrz oddalające się kroki. Następnego dnia powrócił Oppenheim, który mocno zaskoczony był relacją Wandy, zapewniał, że z nikim nie był umówiony i nie ma pojęcia kto to mógł być i czego chcieć. Niewykluczone, że ostrożność Wandy uratowała jej tej nocy życie. Gdyby nawet uchyliła drzwi, chcąc podać kartkę, nieznajomi mogliby wtargnąć do jej domu. Były naczelnik przez następne dni z niepokojem zastanawiał się, kim mogli być nieznajomi, oczekiwał w napięciu ich powrotu. Cztery dni później, 29 stycznia, Obcio udał się na zebranie pzn które przeciągnęło się do późnych godzin nocnych. Do domu na Krzeptówkach powrócił dopiero o godzinie 22.30. W środku znajdowała się Wanda oraz jej 86-letnia matka. Zanim Oppenheim zdążył się rozsiąść, zaledwie 5 minut po wejściu do domu rozległo się pukanie do drzwi. Znamy pana przekonania, pan jest kierownikiem PPR. Ręce do góry. Żona Józefa wybiegła z pokoju zobaczyć co się dzieje. Mężczyzna stojący w drzwiach celował pistoletem prosto w jej męża. Ręce do góry. Wynoś się, łobuzie. Odpowiedział spokojnym głosem Józef. Będę strzelał, wykrzyczał mężczyzna. – Strzelaj! – odparł Oppenheim, wciąż zachowując spokój. Patrzył napastnikowi prosto w oczy i zaczął powoli zmierzać w kierunku pokoju. Szeptem nakazał Wandzie, aby uciekała wraz z matką. Wszystko wydarzyło się błyskawicznie. Józef rzucił się na napastnika, chcąc odebrać mu broń i wypchnąć za drzwi, jednak był bez szans. W tym samym momencie pojawił się drugi osobnik z karabinem w ręku. Rozległ się strzał, a chwilę później były naczelnik topru padł na podłogę. Bandyci, których jak się okazało było trzech, nakazali kobietom położyć się na ziemi, a następnie narzucili na nie koc. Przez dwie godziny leżały, słysząc jak ich mieszkanie jest przeszukiwane i plądrowane. Nagle usłyszały głos. Kim on był? Mów prawdę. Luda zaczęła tłumaczyć, że był ratownikiem górskim, naczelnikiem topru, a obecnie pracuje w groniku, opiekując się domami wypoczynkowymi. Był kierownikiem PPR, odparł napastnik. Ukrywasz prawdę. Nie wpuściłaś nas w piątek, należyć się kulka. Mówiąc to mężczyzna nacisnął na spust, jednak pistolet zaciął się. Wanda, świadoma wyroku, jaki wydano na nią, energicznie poderwała się i rzuciła krzesłem w napastnika zmagającego się wciąż z pistoletem. Wtedy padł drugi strzał. Kobieta osunęła się na łóżko, a mężczyźni w pośpiechu opuścili dom na krzeptówkach. Wanda przez kilka godzin leżała nieprzytomna. Jednak o świcie odzyskała świadomość i wysłała matkę po lekarza. I tutaj nie mam do końca informacji, czemu matka wcześniej nie poszła po pomoc, czy może była związana i dopiero Wanda pomogła jej się rozwiązać, że tak powiem, czy uwolnić. Jednak dopiero wtedy została wezwana pomoc i doktor Maryla Leisten kiedy przybyła na miejsce o godzinie 10.30, zauważyła przed domem tłum gapiów. Ranna Wanda znajdowała się wewnątrz i tamowała krwotok ubraniami. Na miejscu, chwilę później, zjawiła się milicja oraz śledczy. 30 stycznia pojawiły się także przedstawiciele władz z nowego targu. Wanda została postrzelona w głowę, jednak kula nie przebiła czaszki i kobieta przeżyła. Miała dużo więcej szczęścia od Józefa. Miesiąc wracała do zdrowia, jednak przez długi czas po wypadku odczuwała problemy z równowagą. Prowadzone śledztwo przebiegało dość sprawnie i szybko natrafiono na trop sprawców. Okazało się, że byli nimi Tadeusz Morańka oraz bracia Karol i Andrzej Lasak. Kim byli? Jako że źródła IPN i relacje rodzin napastników różnią się, przedstawił najpierw tą drugą wersję. Według ich rodzin, Andrzej, Karol i Tadeusz byli żołnierzami Józefa Kurasia Ognia dowódcy oddziału podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Andrzej Lasak nosił pseudonim Podbipięta. Na stronie poświęconej żołnierzom wyklętym znajdziemy informacje. Od 1943 roku żołnierz Konfederacji Tatrzańskiej, następnie LSB, a od 1945 zgrupowania Błyskawica majora Józefa Kurasia Ognia. W 1944 roku Andrzej uciekł z KL Płaszów. Tadeusz Morańka pseudonim Jawor był szwagrem Andrzeja i to od niego otrzymał broń. Jednak warto zaznaczyć, że w innym wykazie listy żołnierzy Kurasia, czyli Ognia, nie znajduje się nazwisko Andrzeja Lasaka właśnie w tym okresie, kiedy doszło do tego ataku na Józefa Oppenheima, więc w momencie tego napadu tylko Tadeusz Morańka na pewno był w tym oddziale. Karol Lasak miał tylko 14 lat w, w momencie, kiedy według rodziny dołączył do, do oddziału, więc to też jest mało prawdopodobne. I dlatego też nie można przypisać tej zbrodni oddziałowi Józefa Kurasia, gdyż mamy za mało informacji, a niektóre z nich są nieprecyzyjne. Oczywiście należy brać też pod uwagę to, że rodzinie może troszkę bardziej zależeć na tym, żeby, no żeby okazało się, że ci napastnicy byli już wtedy w oddziale ognia i że to było. Zlecenie podziemia, a nie napad rabunkowy, także warto też mieć na uwadze to, że nie każdy w tej sprawie jest obiektywny. W rozmowie z Wojtkiem Szatkowskim członek rodziny Andrzeja i Karola Lasaków powiedział, że był to wyrok śmierci podpisany przez ognia z dopisaną adnotacją za zdradę ojczyzny oraz z pieczęcią oddziału. Duże wątpliwości w tej wersji budzi fakt, że mężczyźni nie powstrzymali się od rabunku a łupem nie podzielili się ze swoim oddziałem, nigdy nie odnaleziono także pisemnego wyroku, który miał podobno być zostawiony przez mężczyzn na ciele Józefa. Dwa miesiące po zdarzeniu został zatrzymany Tadeusz Murańka, a później aresztowano także Karola Lasaka. Natomiast archiwa IPN przedstawiają zupełnie inną wersję wydarzeń. Zeznania Karola i Tadeusza, które się tam znajdują, przedstawiają typowy napad rabunkowy, którego mózgiem był Andrzej Lasak i on wybrał swoją ofiarę. W Zakopanem krążyły wtedy plotki, że Oppenheim otrzymał milion złotych, które przeznaczono na inwestycje w domach wypoczynkowych właśnie na Groniku, i do Józefa miał strzelać właśnie Andrzej, który następnie Tadeuszowi nakazał pilnować kobiety, a potem je zastrzelić. Karol przez cały ten czas pozbawiony był broni i siedział na czatach, a następnie pomagał oczywiście w tym rabunku i podawano mu rzeczy przez okno, a on je wynosił. I czytając te zeznania, trzeba brać pod uwagę fakt, w jakich warunkach były uzyskane. Ludzi posądzanych o działalność antykomunistyczną UB torturowało przez wiele godzin i wymuszało na nich zeznania. Zdarzały się dość często sytuacje, gdzie przesłuchiwany podpisywał pustą kartkę, którą potem wypełniano według uznania. Ówczesne władze traktowały partyzantów jak zwykłych bandytów i tak ich przedstawiano jako złodziei, których należy karać i ich nie żałować. Andrzej skutecznie ukrywał się do 10 lutego 1947 roku i wtedy to udał się na wesele jednego z kolegów z oddziału w kościelisku. Potem na nocleg poszedł z kolegami do willi śmiechówka, nie podejrzewając, że zostali zdradzeni. Rankiem następnego dnia szybko zorientowali się, że budynek został otoczony przez oddziały UB i KBW. Andrzej Lasak, nie chcąc wpaść w ręce komunistów, 11 lutego 1947 roku popełnił samobójstwo. Jego brat Karol trafił na wiele lat do więzienia, zmarł w kościelisku. Z kolei Tadeusz, który postrzelił Wandę. Został skazany na karę śmierci, którą wykonano i tu według archiwów IPN w więzieniu w Krakowie na Montelupich, lub jak twierdzi jego rodzina w Nowym Targu. Z pewnością ważnym aspektem tej historii byłyby zeznania Andrzeja, który niestety popełnił samobójstwo i nigdy nie dowiemy się, co jego zeznania wniosłyby do tej sprawy. I pytanie brzmi, czy mógł to być mord rabunkowy. Oczywiście, że tak, jednak po analizie dokumentów i rozmowie z rodzinami napastników, ciężko trochę w tą wersję uwierzyć. Wojtek Szatkowski w swojej książce pisze gdyby chcieli zorganizować napad, łatwiej byłoby im przecież napaść na same kobiety, a tak czekali na obcia. Zresztą, jak twierdzi rodzina Andrzeja i Karola Lasaka, ten wyrok na obciu był przygotowany co najmniej od roku. A więc był to wyrok podziemia, a nie mord rabunkowy. Według różnych wersji sprawcy zabrali 150, 180 lub nawet 200 prześcieradeł przeznaczonych dla domów wypoczynkowych w groniku i poza tym skradziono takie rzeczy jak narty, buty narciarskie wandy, trochę żywności, spodnie, swetry, koszule Józefa, futro wandy, aparat fotograficzny, lornetkę i 10 kg cukru. Nie ma jednak dowodów na to, że był to wyrok śmierci zlecony przez ognia. Nigdy nie odnaleziono dokumentu świadczącego o takim fakcie, a on podobno bardzo dokładnie tego pilnował, żeby wszystko było na piśmie. Poza tym, dlaczego sprawcy zamiast spotkać się ze swoim oddziałem i podzielić łupem, udali się do swoich domów? Inne pytanie, które się nasuwa, to dlaczego Andrzej kazał zabić także Wandę? Czy to miała być kara za ukrywanie Józefa? Jeśli wyrok miał być wykonany na Oppenheimie, a rabunek nie był brany pod uwagę, no to łatwiej byłoby go przecież zamordować w trakcie powrotu mężczyzny do domu po godzinie 22, a nie zaatakować go 5 minut po wejściu do domu, gdzie znajdowali się inni ludzie. Jak widzimy, sprawa ta do dzisiaj jest bardzo zawiła i niejasna, i wszystkich, którzy chcą. Poznać więcej informacji na ten temat zachęcam do lektury książki, gdzie są po prostu podane zarówno zeznania Karola, lasaka po złapaniu, jak i Tadeusza Murańki. Jest też wersja wandy Gentilti tippenhauer gdzie ona opowiada, jak to było. Więc, no też, jeśli chodzi o tego Karola, to pytanie się rodzi, skoro on faktycznie był wtedy już w oddziale ognia, to dlaczego nie miał żadnego pseudonimu? To też poddaje wątpliwość fakt jego członkostwa w danym okresie. Bo w ogóle nie znaleziono żadnych informacji na temat jego pseudonimu. W książce znajduje się także cenna opinia historyka IPN Marcina Kasprzyckiego z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. I on też przedstawił, jak ta historia wyglądała według niego. I ciekaw jestem Waszych opinii na temat tej historii, bo też oczywiście pojawiały się głosy, że na tle pochodzenia żydowskiego Józefa Oppenheima, że to mógł być jakiś powód, dlaczego został zamordowany, albo też ten konflikt z innymi ratownikami Topru jakoś mógł się do tego przyczynić. Jednak nie mamy żadnych więcej informacji na ten temat. Na kanale Góry TV znajduje się materiał z drugą częścią wywiadu z Wojtkiem Szatkowskim, w którym opowiada on więcej o Józefie Oppenheimie i zostawiłem do tego materiału link w opisie i w podpiętym komentarzu, a dla osób zainteresowanych książką Józef Oppenheim, przyjaciel Tatr i ludzi, zostawiłem link do księgarni, gdzie książkę można dostać z autografem autora i serdecznie was zachęcam do tej lektury, bo naprawdę Wojtek zrobił kawał dobrej roboty. I sama postać Józefa Oppenheima troszkę została e, bardziej zapomniana niż na przykład Mariusza Zaruskiego. Mariusz Zaruski też sam napisał więcej książek, więc siłą rzeczy e, jest więcej materiałów na jego temat. A Józef Oppenheim z pewnością jest postacią nietuzinkową i bardzo ciekawą. I też te jego ostatnie lata były bardzo trudne, e, więc warto też poznać tą historię, bo no to, to jak, jakby nie patrzeć, e, legenda Topru i polskiego górskiego ratownictwa. Ja już dziękuję Wam za dzisiejszy materiał. Jeśli Wam się podobał, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału. A jeśli ktoś z Was będzie za tydzień zakopanym na festiwalu Moc Gór, to zapraszam serdecznie w niedzielę o godzinie 14.20 na moją prelekcję, w której opowiem trochę więcej o mojej książce Siła przetrwania. Największe górskie tragedie. A na festiwalu będzie także Wojtek Szatkowski. On będzie miał o 15.20 w sobotę swoją prelekcję na temat Józefa Oppenheima, więc jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania, to można śmiało pójść wysłuchać i zadać jakieś pytanie. Więc jeśli będziecie w Zakopanem i będziecie mieli trochę czasu, to zapraszam serdecznie, będziemy mieli okazję porozmawiać, spotkać się także. Do zobaczenia na szlaku, na festiwalu i w kolejnym materiale. Cześć!